Witam wszystkich. Dzisiaj postaram się pokazać Wam, jak ja u siebie w piecu wymieniam zawleczkę od ślimaka, ponieważ znów mi zerwało, ale zaraz Wam pokażę dlaczego. Jest to, jak widać, piec z firmy Kotlarz, spółdzielnia metalurgów. Jest tego pełno. Jak kto tam chce, takie kupuje. Ze sterownikiem Titanic. Jak widać, w tej chwili jest zatrzymany. Praca pieca jest na stop. Wiadomo, zerwała. Zaraz Wam pokażę dokładnie, co mi tutaj dzisiaj się stało. A więc tak, tu mamy w środku całe to ustrojstwo, czyli retora, z której wychodzi ekogroszek, wiadomo, dmuchawa, spalanie i takie tam. I tutaj jest takie cosik, które powoduje taki palec tam zamontowany na ślimaku, który powoduje obracanie się. Tutaj, że tak powiem, tej łyżki z tym bolcem tam i obracanie tej retory. Tutaj teraz Wam pokażę ten górny kielich. No jest coś takiego i tutaj tamten bolec wchodzi tutaj. No czasem się niestety tak zdarza, czasem, no dwa razy mi się zdarzyło, że niestety gdzieś to się jakoś przyblokowało, zatrzymało pracę i zerwało mi zawleczkę. Także niestety zdarza się coś takiego, no najczęściej jest to po prostu jakiś większy kawałek groszku albo kamień, albo jeszcze jakieś tam coś innego, co się może przytrafić. Dobra, na razie odłożę kamerkę, wyłączę na chwilę, założę z powrotem tą górną część i przejdziemy do ślimaka. I jeszcze zanim przejdziemy do rozbierania tam ślimaka, pokażę Wam, jak to wygląda u mnie. No to jest ta górna część. No i akurat nie widać jest, jak tam to się jedno w drugie wchodzi, łączy się i to w sposób obraca się tutaj, jakby nie było, w lewo i w prawo, tam jakiś stopień obrotu jest. Dobra, to przechodzimy teraz. No co, do rozbiórki będzie nam potrzebne, w moim przypadku na przykład, to jest jakieś tam śrubka, czyli ta zawleczka, którą nam zerwało, jakiś młoteczek, mniejszy śrubokręt, większy, no i ja akurat do obracania ślimaka używam klucza francuskiego. Dobra. Tutaj jest pokrywa zabezpieczająca całego ślimaka przed zabrudzeniem. Są to w moim przypadku dwie śrubki. No i spróbujemy to odkręcić, zdjąć i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Jedna śrubka poszła. Szybko wykręcimy drugą. O, i mamy. Złapiemy śrubkę, żebyśmy tu nie zgubili, wrzucę do środka. I teraz tak. No jak widać, zerwało śrubkę. Dobra, i teraz jest wysunięta. Widocznie gdzieś tam przy obrocie się musiała jeszcze jakoś wysunąć. No albo nie wiem, tak czy inaczej. O nie, jednak nie, to jest druga część. Czyli to jest spód z niedokręconą nakrętką. Dobra, nakrętkę odzyskamy później. Sobie to odrzucimy. I teraz trochę światło by się przydało, żeby było widać. Więc tak, no czyli tak, mamy tutaj element ślimaka, cały tu czpień. No i taka tulejka, czy jakby to tam nazwał, która, w którą wchodzi ten ślimak. No i są dziurki, twory. No i tam, jak przełożymy zawleczkę, ona przychodzi nam na wyląd. I jak się obraca, tutaj ten element górny, czy ten, ta tulejka, no to obraca całym tutaj ślimakiem. Jeśli trafi na jakiś opór, no to wiadomo, że się obraca i ją ścina, zrywa. Dlatego nie powinniśmy stosować zbyt dobrych tych śrub. Powiedzmy, że klasa 58 to jest chyba taka górna klasa, którą możemy zastosować. Ja tutaj mam w chwili obecnej niby 4,8. No 8,8 jak najbardziej chyba nie zalecana, a tym bardziej 10,9 czy jakieś tam inne HV-ki.
No to już niestety, ale można ślimaka chyba wyprostować. Albo połamać. Dobra. Tak czy inaczej mówię. No będziemy musieli teraz szukać otworu w tym trzpieniu i wcelować go tutaj z otworem w tej tulejce, którą to obraca, wiadomo, silnik. No dobra, to odłożę to na chwilę. Trochę tym pokręcę. Zobaczymy, może uda mi się też to jakoś nakręcić. To całe kręcenie zobaczymy. No na razie to odłożę na chwilę. No i dobra, jestem z powrotem. Udało mi się założyć Francuza tutaj na ten trzpień. No i po prostu obraca się to. W tą czy w tamtą nie ma znaczenia. W lewo czy w prawo. Byleby udało się po prostu znaleźć tą ściętą zawleczkę, wybić ją stamtąd i wbić nową. No jak najlepiej to, jak to najlepiej zrobić? Po prostu wizualnie tutaj tak tym poruszać, żeby nam się pojawiła tutaj w tym oczku, w tej dziurce. No jak już znajdziemy, no to ustawić tak, żeby to na przestrzał szło, włożyć nową zawleczkę w tą dziurkę i po prostu wybić tam tą starą ściętą, wbijając tą nową. I cała robota. Dobra, spróbujemy to zrobić. Na razie muszę wyłączyć, bo nie mam ręki. No i dobra, już udało mi się trafić. Chwilkę tutaj. A jeszcze jedna ważna uwaga. Może się tak zdarzyć, że będzie potrzeba tego trzpienia tutaj całego ślimaka, poruszanie go do środka i na zewnątrz, żeby trafić. To nie tak, że tylko to się obraca i się trafi. Czasem jest tak, że po prostu trzeba to tak poruszać tym, żeby można było trafić. No niestety chyba nie. Chociaż widać jest tą zerwaną zawleczkę tam w środku. Tam śrubka. O. No jest tam. Ciężko jest to pokazać niestety. Ale jest. No dobra, no to tak jak mówiłem, najlepszym sposobem po prostu jest ustawienie tego w jakiejś takiej pozycji. I po prostu wbicie tutaj tej śruby, po prostu wypychając tą starą zawleczkę, wkładając tą. No i ja teraz tego wbijał nie będę. Upewnię się, że na pewno mam to dobrze ustawione, żeby nie tłuc bez sensu w ślimaka. No i dobra, jestem z powrotem. Powiedzmy, że mam jakąś tam pewność, że to powinno przejść. No i spróbujemy. O, jak widzicie, wypadła tamta stara ścięta. O, tak to wygląda. Ścięło ją jak i z jednej, tak i z drugiej strony. Dobra. Śmiało, delikatnie. Wyjdzie nam z drugiej strony. I jest. I robota zrobiona. Gdzieś tu miałem nakrętkę. Może się uda ją nakręcić, chociaż do jakiegoś tam stopnia. No i dobra. To jest. Tak jak widać, teraz wystarczy założyć tylko z powrotem obudówkę, przykręcić, załączyć piec i rozpalić. No dobra, na razie zatrzymam w tym miejscu. No i dobra, założone, zakręcone. Jak sami widzicie, nie jest to wielka filozofia wymienić taką zawleczkę przy podajniku ślimakowym. Także można to zrobić samemu. Wystarczy tylko trochę uważać. Wiadomo, że wszystko można bardzo łatwo uszkodzi, a teraz zobaczymy, czy pójdzie, czy nam nie zerwie. Czy to był tylko taki powód tamtego zatarcia się. Czy może jednak coś tam trzyma ten ślimak. Ok, czyli przejdziemy teraz ze stop na R. O, R nam się pojawiło, czyli tam powiedzmy robocze, tak to możemy nazwać. No i zapuścimy ślimaka. Jak widać, pracuje. Widać i słychać.
środku się tutaj kręci. No może tego na filmiku nie będzie widać, ale jest śrubka i się kręci. Za jakiś tam czas tutaj powinien nam się ukazać ekogroszek. A trochę to po odfadzaniu to wyrzucimy na górę. Jak widzicie, zdążyłem to trochę posprzątać, ponieważ tu pod tym kielichem lubi się tak zbierać różny syf. Co jakiś czas niestety trzeba to sprzątać, no ale taki to już jest urok pieca na ekogroszek. A jak widzicie, to właśnie o, tam na dole, tak jak mówiłem, ten palec porusza tą łyżkę, obracając retorum u góry. I o tutaj właśnie, w tym miejscu, jak jest to połączenie, niestety się zablokowało. Może jakaś taka wada produkcyjna, no albo nie wiem. Tak czy inaczej, narzekać na ten piec to tak za bardzo nie mogę. Okej, no cóż, to by było na tyle. Rozpałkę mam przygotowaną. Zabieram się zaraz za rozpalanie pieca. A wam dziękuję za obejrzenie filmiku. Co złego, to nie ja. Trzymajcie się, cześć.